kolejnej Emcie, witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki. A dzisiaj to będzie podsumowanie, konfrontacja TBR-u na wiosnę. Myślałam, że właśnie w dzisiejszym filmie zrobimy taką konfrontację, tak jak już przez kilka ostatnich razy robiłam taką konfrontację tych TBR-ów takich na porę roku, więc dzisiaj też coś takiego zrobimy. No i co bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy już do filmu. Więc sobie będę oglądała ten swój filmik z tym TBR-em na wiosnę i będę patrzyła, które książki przeczytałam, które nie. I też tutaj jakby nie wiem trochę, jakie ja tam książki dałam, bo nie zaglądałam do tego TBR-u. Tak jak w przypadku TBR-u na zimę, który robiłam, tam faktycznie zaglądałam kilka razy do tego TBR-u i tam faktycznie się nim sugerowałam przy wybieraniu kolejnych książek. Tak tutaj tego nie robiłam. Pierwszą książką, którą tutaj pokazałam, jest Will Grayson, Johna Greena i Davida Levitana. Ja tą książkę przeczytałam ją w kwietniu chyba przeczytałam, tak mi się wydaje, że ją przeczytałam w kwietniu i naprawdę mi się podobała, co mnie w sumie zaskoczyło. Kolejną pozycją jest Znikający stopień Maureen Johnson, czyli drugi tom Nieodgadnionego, i tą książkę zaczęłam czytać, ale zrobiłam DNF, ponieważ po prostu pamiętałam na tyle mało z poprzedniej części, czyli z Nieodgadnionego, że nic za bardzo z tej książki nie rozumiałam, a Nieodgadniony nie był na tyle dobrą książką jakby, żebym chciała czytać go jeszcze raz, żeby móc przeczytać kolejne tomy, więc po prostu sobie czytanie tej serii odpuściłam i zrobiłam DNF. Natomiast zaczęłam tą książkę, no ale nie mogę jej zaliczyć. Następnie pokazuję tutaj dwa tomy serii autorstwa Michelle Harrison, czyli to jest Szczypta Magii oraz Odrobina Czarów. I ja te książki przeczytałam je chyba w marcu albo w kwietniu, wydaje mi się, że bardziej w marcu. I naprawdę mi się podobały, myślałam, że będą mi się wydawały zbyt dziecinne, ponieważ ja właściwie robiłam reread pierwszego tomu i czytałam drugi tom po raz pierwszy. Ja ten pierwszy tom czytałam po raz pierwszy w marcu 2020 roku i myślałam, że ta książka teraz mi się będzie wydawała zbyt dziecinna, natomiast naprawdę taka nie była, więc to był bardzo udany read i bardzo mi się te książki dalej podobały, w sensie pierwszy tom mi się dalej bardzo podobał i drugi też był naprawdę fajny. Następną pozycją jest Ocean na końcu drogi Neila Gaimana i tą książkę przeczytałam i tak średnio mi się podobała, byłam trochę rozczarowana, bo przez większość książki wydawała mi się ona jakaś taka strasznie absurdalna. Dopiero pod koniec gdzieś tam bardziej ogarnęłam ten cały świat fantastyczny. Nie była to zła książka, ale mnie nie zachwyciła i nie należy do jakichś takich wielkich fanów tej pozycji. W ogóle tak niezwiązane trochę z tematem, ale właśnie zauważyłam, że ten TBR na wiosnę to jest ten filmik, w którym ja sobie jakoś tak dziwnie ten włos, tak go sobie sprzątnęłam z twarzy i potem miałam taką dziwne coś mi się stało na tych włosach, straszne to było. Ej, pamiętam, że ja chciałam nawet nagrywać ten filmik jeszcze raz przez tego włosa, bo ja ogólnie mam jakiś problem trochę czasami ze sobą i czasami dostrzegam w tych moich filmach jakieś takie rzeczy, których wydaje mi się, że no jakby tak normalny, nikt normalny by nie dostrzegł, ale ja je dostrzegam i wydaje mi się one strasznym wielkim minusem tych filmów i wydaje mi się, że muszę je nagrywać jeszcze raz. Tak niezwiązane z tematem, ale taka moja dygresja na temat właśnie tego TBR-u, który właśnie oglądam. Natomiast wracając do tematu, kolejną książką, którą tutaj pokazałam, jest Republika Smoka, czyli drugi tom Wojny Makowej Rebeki F. Kwang. Książkę tą przeczytałam i mi się bardzo podobała, chyba nawet jeszcze trochę bardziej od pierwszego tomu i teraz oczywiście czekam na trzeci, czyli na Płonącego Boga, który ma się ukazać w czerwcu. Następnie pokazałam tutaj Drugie Bicie Serca oraz Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki. Drugie Bicie Serca autorstwa Tamsin Murray przeczytałam tą książkę w marcu, nawet jest reading vlog, który może wam tutaj w ogóle podlinkuję na górze w karcie, jak nie zapomnę. A Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki przeczytałam tą książkę naprawdę niedawno, bo pod koniec maja i mi się podobała, to był naprawdę dobry kryminał. Kolejną pozycją, o której w ogóle zapomniałam, że ją dałam do tego TBR-u, jest 12 prac Herkulesa Agaty Christie, czyli zbiór takich jakby opowiadań kryminalnych, tak mi się wydaje, że to jest właśnie taki zbiór opowiadań i ja tej książki nie przeczytałam, ponieważ jakoś tak w ostatnich miesiącach w ogóle nie sięgałam po książki Agaty Christie, jakoś tak nie wiem dlaczego, ale nie miałam totalnie ochoty, więc też tej pozycji nie przeczytałam, ale koniecznie muszę znowu zacząć książki Agaty Christie czytać, bo czeka tutaj na mnie jeszcze cała półka jej pozycji tak naprawdę i chciałabym w końcu wszystkie te książki przeczytać i też wtedy może nagrać dla was jakiś taki zbiorowy film z omówieniem tych wszystkich pozycji. Też mam taki plan na przyszłość, ale to najpierw właśnie bym chciała przeczytać te wszystkie książki,
które leżą na tej półce. Kolejną pozycją, którą tutaj pokazałam, jest Peter Nimble i Magiczne Oczy Jonathana Auxilla, czyli książka, której niestety nie przeczytałam. Następnie są tutaj Małe Kobietki Louise May Alcott, czyli książka, którą przeczytałam i bardzo mi się podobała. Była niesamowicie taka ciepła, urocza, rodzinna i tak dalej. Co więcej, przeczytałam nawet jeszcze jakby kontynuację, czyli Dobre Żony. Na półce czekają na mnie też Mali Mężczyźni, zresztą pewnie wydaje mi się, że widzicie te książki tutaj w kadrze i Małych Mężczyzn też będę niedługo prawdopodobnie czytać, bo Małe Kobietki mi się bardzo podobały. Kolejną pozycją, którą tutaj dałam, jest Okrutna Pieśń Victorii Schwab i ja tą książkę przeczytałam. Przeczytałam nawet drugi tom tej dylogii Świat Verity i obie te książki mi się tak średnio podobały. Były takie sobie. Kolejną pozycją jest pierwszy tom Żniwiarza, czyli Pusta noc Pauliny Händel. Ja tą książkę przeczytałam i mi się podobała, w sensie nie było to nic zachwycającego. Dałam tej książce chyba 8 na 10, czytałam ją w marcu, też chyba na jakimś reading vlogu. I tak jak mówię, podobała mi się, nie było to nic zachwycającego, ale spodobała mi się na tyle, że przeczytałam też kolejny tom do tej pory, czyli Czerwone Słońce i też niedługo będę chciała kontynuować dalej tą serię, bo też czeka na mnie ta cała seria na półce. I ostatnimi dwoma pozycjami są Do wszystkich chłopców, których kochałam, Jenny Han oraz Cień i Kość Leigh Bardugo. I obie te książki na szczęście udało mi się przeczytać. Co więcej, przeczytałam też kolejne tomy obu tych serii, czyli przeczytałam też PS Wciąż Cię Kocham, chyba tak, oraz jak to jest w tym przekładzie, w którym ja czytam. To jest Szturm i Grom. To jest Szturm i Grom, czyli drugi tom Cienia i Kości, bo w tym tłumaczeniu od wydawnictwa MAK jest chyba Oblężenie i Nawałnica, więc mi się to cały czas myli, które to jest które. W każdym razie te dwie pozycje przeczytałam i to są wszystkie książki, które dałam do tego TBR-u. Z moich obliczeń wynika, jeśli się nie pomyliłam, że udało mi się przeczytać 12 z 15 książek, które dałam do tego TBR-u, więc mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Zresztą też w montażu jeszcze sobie to wszystko podliczę i wam tutaj na pewno powinniście mieć napisane na dole, ile dokładnie jest tych książek, ale jeśli nie pomyliłam, no to jest naprawdę dobry wynik i jestem z niego zadowolona. Więc co, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeśli tak, to oczywiście koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujcie kanał na dole, jeśli już tego nie zrobiliście. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!